Panie ambasadorze, bo widzowie ostatnio pytali, pana ostatnio nie było, ale pytali jak tam randki. Dobrze, nie pamiętam, tak się najebało. No, to nie jest zwykły mecz, mecz niezwykły, bo w poniedziałek. Grają dwa Dream Teamy. Gospodarze to Mazowsze, Warszawa, które zajmuje ostatnie miejsce w tabeli klasy B. Bardzo dobrym dorobkiem punktowym 0 punktów. Goście to PKS 2 Radość i mają natrzaskanych punktów 2. Więc to jest mecz na szczycie, na trybunach osób mnóstwo. No i właśnie zaczyna się druga połowa. Co było w tej pierwszej połowie? Mazowsze prowadziło 1-0. No. Patrz! O kurwa! No ale później posypała się obrona w postaci bramkarza drużyny Mazowsza. Ja pierdolę! Później był ten rzut wolny. Słynny, tak. No, zagrożenie pod bramką Mazowsza, panie. A, nie wieje. O, proszę bardzo. Pierdalają na bramkę. O kurwa! Co, bramka? Mówiłem? Ile w ogóle? Właśnie, w ogóle to jest chyba 5-2 do przerwy dla zespołu tak, gości. Tak, do szatni dostali bramkę, to jest 5-2. Czyli Mazowsze przegrywa, nieznacznie. O! Pierwsza piła jeszcze od góry! No, bramka teraz, już nie ma chuja we wsi. No. Byłem, no kurwa, zna się człowiek, zna się. Ale patrz pan, panie ambasadorze, siedział człowiek w ciszy. Ja ten jeszcze musiał się trafić. Co? Ja nic nie mówię, my to w ogóle nie. No, opowiem jakąś historię śmieszną. Otóż historia jest taka. Czytałem kiedyś w gazecie, że pewien facet, tak by było we Wrocławiu, bo był jakiś taki starszy gość, może 70 na karku, coś ten deseń. Poszedł do jakiejś knajpy tam, żeby się polansować tam, może jakieś tam, złapie sobie jakąś nastolatkę na seks, czy jak... To czekaj, zobaczymy bramkę. O kurwa. Nie, tam przestań. No i ten, był jakieś knajpy, tam sobie zamówił drinka, czy coś takiego. Wizualnie przyciągnął jakąś taką miejscową lolitę. No to ona tam na jego wdzięki odpowiedziała. No i zaprosiła go do domu. No to facet myślał, że sobie w końcu zachędoszy. Poszedł do niej, a tu chałupa, w środku jakaś taka kurwa melina, w środku trzech chlorów. No i co, no rozebrali dziada kurna do tego, prawie do golasa, zamiast bzykania i kazali mu sprzątać mieszkanie, bo tam był kurwa kompletny chlew w tym domu. Więc kazali mu umyć okna, wypastować podłogę, wszystko tam poodkurzać. No i tyle jego było z bzykania. To jest koniec tej historii? No co byś chciał więcej? No jak się panie ambasadorze podobała historia? Nie, no super, naprawdę. No, no, uśmialiśmy się kurwa tutaj wszyscy. No. Tą historię chodzi, tak? Tak, to jest taka historia z pierwszej połowy, no. No, akcja. O kurwa. No i co? O kurwa. Ta bramka jeszcze lepsza niż ta historia. Ile to jeszcze minut jest? Ale nie wiem, czy jest to kurwa, ja pierdolę, jeszcze z 15 minut tego wiadomo. Ojejku. Ja pierd... Operator trochę się spóźnił z tą akcją. Co tam się działo w tej akcji tutaj? Co się działo, że zjebali jak młody ksiądz ślub, no. Mazowsze wyprowadzało piłkę od bramki, no i niestety... Oni do 16 metra. Do 16 metra wyprowadzili, ale... Potem się wjebali jak wąż pomidory i była bramka. Jasno. Żeby nie sędzia, to by Mazowsze w cuglach wygrał. Oczywiście, że tak. O, patrz, jeszcze bramkę strzeli. No, biegnie. No i teraz zapierdalasz po tą piłkę. To Adrian, czekaj, kurwa, nie wiem, jest 5 osób, a ty zasłaniasz, kurwa, ten mecz, no. Siadaj! A ile jest w ogóle? 9. Nie, 7. Nie wiem. Ej, 7 ma jest. Co ty 9? 9 jest? No. No jak? Oj, tak. Wybroni. Ja pierdolę. To zdrowie napastnika. A i rzeczywiście okazało się, że PKS 2 Radość strzeliła 9 goli. O kurwa. Aj, to było piękne. Jest. Tak. Jest. Brawo. Nie. Co, już? Co? Kurwa, co? Jeszcze parę minut i by wyrównali. Kurwa, koniec? Piwa nawet nie skończyłem, tak szybko gwizdnął. Nie no, dramat. A moja stylizacja na pana Waldemara, fryzurowa, została zauważona. Czy to przyszedłeś do fryzjera i poprosiłeś na pana Waldemara? Tak. Proponował na Wałkę, ale jednak na pana Waldka nie. Go!